Dzień dobry, witam Was serdecznie. Większość z Was zauważyła już, że Liga Inwestorów odbędzie się we współpracy z Exante, ale nie wiecie akurat czemu Exante, dlatego też zdecydowałem się przygotować dla Was dzisiejsze nagranie. Po pierwsze, Exante działa już na rynku europejskim od 10 lat. To nie jest żaden nowy broker, jakiś, nie wiem, twór forexowy, który pojawia się na rynku, chce zgarnąć agresywną reklamą jakąś pulę pieniędzy i zwinąć się z rynku. Mieliśmy już kilka takich przykładów w Polsce. Natomiast ja, jeżeli z kimkolwiek decyduję się na współpracę, to najpierw go dosyć dobrze weryfikuję. Na współpracę z Exante zdecydowałem się we wrześniu 2019 roku, natomiast wcześniej ich testowałem przez półtora roku. I to była naprawdę dokładna obserwacja. I na głęboką współpracę zdecydowałem się dopiero w momencie, kiedy do zespołu Exante dołączyła Gosia Skorupska, którą znałem wiele, wiele lat wcześniej, która była szefową Saxo, odpowiedzialną za klientów priorytetowych. Także jeżeli jest z czegoś korzystam sam, jeżeli jestem zadowolony, dopiero wtedy mogę kogoś polecam. Tak to po prostu działa. Drugi element, który spowodował, że Exante mi się mega fajnie wpisało w ten konkurs, to jest bardzo szeroki dostęp do ETF-ów, w ogóle do instrumentów. Mamy dostęp do akcji z tego świata, do ETF-ów amerykańskich i jednocześnie bardzo dobra obsługa. Polski rynek jest drugim najważniejszym rynkiem dla Exante, do czego myślę, że sam się też w sporej części przyczyniłem, ale dzięki temu też, że mamy dużą siłę oddziaływania na Exante, to wiele takich korzystnych dla mnie bądź dla innych klientów rozwiązań jestem w stanie na nich wymusić. Ale podstawą tak naprawdę to były amerykańskie ETF-y. Jest poza nimi kilku innych brokerów, którzy dają w pełni bądź nie w pełni dostęp. I o co chodzi? DIF na przykład jest brokerem, który oferuje dostęp szeroki do amerykańskich ETF-ów i nie można się do niczego tutaj przyczepić, ale są inni na przykład brokerzy, którzy reklamują się jako ci, którzy dają dostęp do amerykańskich ETF-ów. Gdzie jest problem? Problem jest taki, że ETF-ów na giełdzie w Stanach jest kilka tysięcy. Natomiast niektórzy brokerzy wybierają sobie przykładowo 10 najbardziej znanych ETF-ów, powiedzmy QQQ na spółki technologiczne, SPY ogólnie na S&P 500 i reklamują się jako broker dający dostęp do amerykańskich instrumentów. I wtedy, kiedy dochodzi do szczegółów, okazuje się, że sorry, tego niestety nie mamy, tego nie mamy, tego nie mamy. Albo w drugą stronę. Nie mają dostępu do amerykańskich ETF-ów, ale dają CFD, czyli kontrakty na różnicę na amerykańskie ETF-y. Różnica jest taka, że jeżeli kupicie ETF, to nie możecie zapomnieć, dostajecie regularnie dywidendę, tak jakbyście kupili po prostu akcję. A jeżeli byście kupili CFD na ETF, to jest to nic innego jak zakład z brokerem, który oprócz tego, że może dobrze pójść, to jest zalewarowany. Tam zazwyczaj lewar 4 do 1 i przede wszystkim, jeżeli macie lewar, to płacicie brokerowi około 3-4% w ujęciu rocznym za możliwość pożyczenia pieniędzy, bo za własne pieniądze nie jesteście w stanie sfinansować zakupu CFD-ka. Kolejny bardzo ważny element to jest dostęp do giełd praktycznie z tego świata. Duże giełdy, duża płynność i mamy pewność, że taka giełda jest w ofercie Exante. Tu mogę od razu wymienić Hongkong, Japonię czy Singapur. Ktoś stwierdzi, kurczę, po co mi takie giełdy dziwne? Otóż dlatego, że na świecie jest mnóstwo fajnych firm, które są notowane tylko na przykład w Azji. I tak na przykład tylko i wyłącznie wymieniając spółki, które posiadam z mojego portfela. Mitsubishi Corporation kupiłem w Tokio. China Mobile, genialną firmę telekomunikacyjną, świetnie wycenioną, kupiłem w Hongkongu. Podobnie jak CNOOC, gigant petrochemiczny. Także świetnie wyceniony. Dwie spółki zajmujące się produkcją żywności bądź nawozów. Wilmar International w Singapurze, Yara International w Norwegii, Neo Performance, czyli firma zajmująca się, dająca mi ekspozycję na metale strategiczne bądź surowce ziem rzadkich, kupiłem w Kanadzie. Od niedawna także mają w ofercie polskie spółki, natomiast tu akurat nie jest mi to specjalnie potrzebne, bo na polskim rynku jest dużo innych brokerów, którzy dają ekspozycję na polski rynek akcji. Ale te zagraniczne akcje to jest klucz dla mnie. I tak samo to jest bardzo ważne dla osób, które inwestują i czy będą inwestować w naszym konkursie.
Kolejny element, deklaracja W8. Chodzi o to, że jeżeli wypełnimy deklarację, a wymaga tego, czy to ex ante, czy to DIF, wymaga, daje Wam możliwość, to wtedy przy wypłacie dywidendy pobiera Wam się podatek rzędu 15%, a nie 30%. 30% zabiera się z akcji bądź ETF-ów, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Wielkiej Brytanii, jeżeli nie macie wypełnionej tej deklaracji. I tutaj ex ante bardzo ciśnie na to, żeby ją wypełnić, dzięki czemu pobiera się Wam 15% i kolejne 4% dopłacacie w Polsce do tych poziomu 19%, czyli tyle, ile wynosi podatek Belki. Z polskich brokerów tylko XTB oferuje wypełnienie tej deklaracji, ze względu na to, że mają dostęp do kilkunastu instrumentów w Londynie. Pozostali brokerzy całkowicie to ignorują. Kolejny ważny element to jest brak custody fee. Custody fee jest to opłata pobierana od wielkości aktywów. I u wszystkich dużych zagranicznych brokerów oferujących dostęp do tak szerokiego rynku, zwłaszcza brokerów ze Szwajcarii, Luksemburgu czy Liechtenstein, czyli takich naprawdę dobrych jurysdykcji, są to opłaty. Zazwyczaj to jest pomiędzy 0,3 a 0,4% rocznie. To nie są jakieś duże opłaty w ujęciu procentowym, no ale jeżeli dysponujecie znacznym majątkiem, no to te opłaty już robią się znaczące. W ex ante póki co tego nie ma i mam nadzieję, że dalej tak zostaje. Kolejny element to są niskie koszty transakcyjne. W przypadku większości aktywów to są 2 centy za akcję. Czyli jeżeli kupujecie jakąś, nie wiem, 10 skrajnie drogich akcji, to będzie powiedzmy Amazon, na które wydajecie 30 tysięcy dolarów, to macie śmiesznie niską prowizję na poziomie 20 centów. Jeżeli kupujecie na przykład akcje, które kosztują dolara i kupicie tych akcji powiedzmy 100, no to płacicie 2 dolary. Nie ma czegoś takiego jak opłata minimalna, która jest zazwyczaj u większości brokerów. Czyli pobierają 2 centy za akcję, ale nie mniej niż 10 czy 15 dolarów. I ta zasada dotyczy giełdy amerykańskiej i większości giełd europejskich. W Azji jest trochę inaczej. Tam czasami są te opłaty trochę wyższe. Kolejny element. Ex ante od niedawna ma biuro w Polsce. Dla mnie akurat to nie ma dużego znaczenia, dlatego że ja większość spraw załatwiam na telefon, jeżeli muszę coś w ogóle załatwić. Natomiast wiele osób chce po prostu przyjść do biura, zobaczyć, porozmawiać z żywymi pracownikami. Następny element to są rozliczenia podatkowe. I tutaj ex ante bardzo mocno wyszło przez szereg i jest pierwszym międzynarodowym brokerem, który kiedykolwiek zaoferował polskim rezydentom podatkowym pełne rozliczenie. DIF na przykład próbował trochę polskim klientom ułatwić życie i przygotował za nich takie pełne zestawienie, ale nie jest to jeszcze gotowiec w postaci PIT-u. XTB z kolei przygotowało rozliczenie podatkowe dla swoich klientów, ale jak się okazało, dotyczyło ono tylko i wyłącznie polskiego rynku. Czyli jeżeli ktoś inwestował 90% kapitału w polskie akcje, a 10 czy 5% w ETF-y, czy jakieś akcje dostępne w Londynie, mimo że nie mają ich dużo, to od razu taki PIT można było wyrzucić. Tylko się ten PIT nadawał, jeżeli ktoś z poziomu XTB-u kupował tylko i wyłącznie polskie akcje. Kolejny element to jest weryfikacja klientów, która tak naprawdę przebiega bardzo szybko i sprawnie. Nie ma czegoś takiego jak wideokonferencje. Wystarczy przesłać niezbędne dokumenty, czyli paszport, dowód, potwierdzenie adresu i zazwyczaj macie konto po 2 dniach. Ja też nieustannie staram się monitorować rynek i pamiętam kiedyś przez jaką mękę któryś z moich pracowników przechodził, próbując otworzyć konto w Linksie. Bo zobaczyliśmy, Links to jest taka nakładka na Interactive Brokers, czyli mają bardzo dobrą ofertę, dobre ceny i próbowaliśmy testowo otworzyć konto. Po 2 tygodniach się poddał. Stwierdził, że ma dosyć współpracy z nimi i to był moment, w którym ja stwierdziłem, że Links odpada. Zobaczymy, być może za jakiś czas sytuacja się zmieni, ale póki co nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Duża elastyczność. Mimo, że ex ante idzie w kierunku korporacji, jest już w zasadzie międzynarodową korporacją działającą na kilkunastu rynkach, to nadal udaje im się utrzymać taką sporą elastyczność. Kiedy rozmawiam na przykład, nie wiem, z Antonem, szefem marketingu, który na stałe jest w Barcelonie, ustalamy jakieś ramy, ja mu mówię, co potrzebuję i po 2-3 dniach jest to załatwione. W przypadku dużych korporacji, gdzie ten proces decyzyjny jest w jakiś sposób rozłożony na poszczególne szczebelki,
nie dalibyśmy rady zorganizować tak dużego konkursu. Nawet ostatnio miałem taką dziwną sytuację, że musiałem się zaangażować w rozmowy z Exante, bo większość podstawowych rzeczy robili moi pracownicy, ale w pewnym momencie natknęliśmy się na ścianę. Prawnicy po prostu, jak to prawnicy, próbowali utrudnić życie po prostu. Dla nich najlepiej, żebyśmy nic nie robili. W pewnym momencie skończyła mi się cierpliwość, huknąłem trochę na ludzi, którzy byli po drugiej stronie i zaangażował się menadżer bardzo wysokiego szczebla, który potwierdził, Czarek, nie martw się, zostanie to zrobione. I nagle się okazało, że prawnicy nie mają nic do gadania. Godzinę później doszło do kolejnego spotkania i problem został rozwiązany poza prawnikami. I tak się działo z ludźmi, którzy są elastyczni. Mam też z drugiej strony na przykład bossa. Miałem z nimi nieprzyjemne doświadczenia, dno totalne w 2014 roku. Pobierano mi podatek, którego nie powinno pobierać, mimo przesłania naprawdę ogromnej listy do dokumentów. Zwrócono mi go dopiero w sytuacji, w której zagroziłem napisaniem artykułu. A wspominam o tym dlatego, że okazało się, że jedna z moich firm ma jakieś pieniądze do odzyskania ze względu na jakieś tam konto, które kiedyś właśnie było w bossie, bo zamknąłem je zaraz po tamtych problemach. I ja, nie mając czasu użerać się z bossą, przekazałem wszystkie dokumenty, które wymagali od nas. Podpisane przez w obecności notariusza z apostilem, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. I co? Mój pracownik idzie do oddziału bossy, okazuje się, przykro mi, ale potrzeba jeszcze jednego dokumentu. To pokazuje, jak niekompetentnych brokerów mamy. Więc wspominam to, bo nigdy nie miałem takiego wysypu nieprzyjemnych doświadczeń jak z bossą. Ostatni element, wspominając jeszcze na chwilę o Exante, konta wielowalutowe. Dokonujecie przelewów w takiej walucie, w jakiej jest Wam wygodnie. Mogą to być złotówki, mogą być euro, mogą to być dolary i one trafią na Wasze konta wielowalutowe. Czy możecie mieć 10 kont, dokonać przelewów w dowolnej walucie, możecie wydawać tą walutę, którą Wam się chce, możecie włączać bądź wyłączać automatyczne przewalutowanie. Mega fajnie skonstruowali system kont wielowalutowych, ale o przewalutowaniach opowiem Wam już w kolejnym filmiku. Wytłumaczę po prostu, jak działa cała obsługa. Podobnie zresztą nagram filmik pokazujący, jak wygląda obsługa platformy demo, żebyście nie musieli uczyć się na własnych błędach. Po prostu pokażę Wam krok po kroku, jak to działa. Natomiast tego filmiku już nie będę umieszczał szeroko na YouTubie. Zostawię go po prostu tylko i wyłącznie dla uczestników konkursu. To tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem Wam jakiekolwiek wątpliwości. Mam nadzieję, że nie brzmiało to jak słodzenie po prostu. Natomiast ja jestem zadowolony z Exante. A jeżeli jestem z kogoś zadowolony, to nie mam problemu, żeby pochwalić jakąś firmę. I to tyle. Dzięki Wam wielkie za uwagę.